Dzień dobry, Sabina Walter, Love Intimacy Coach. Jeśli jesteś kobietą, która ogląda mnie już od jakiegoś czasu, lub trafiłaś tutaj z jakiegoś powodu, to nie jest to przypadek. Ja w przypadki nie wierzę. I jeśli jesteś jedną z tych kobiet, które już dotknęły swojego naprawdę głębokiego, takiego i boskiego i tego rozkosznie prymitywnego potencjału, i może odrobinę się tego przestraszyłaś, może Zaczęłaś się zastanawiać, a może to jest za duże dla mnie, może ja tego bardzo pragnę, bardzo bym tego chciała, bardzo chciałabym, żeby takie to było w moim życiu, ale czy to nie oznacza, że ja wtedy będę musiała zrezygnować z czegoś, zrezygnować z niektórych moich relacji, albo tego, jak one wyglądają na ten moment, i może, może jesteś teraz w tym dylemacie, ja kontra moje pragnienia. Moje relacje, kontra to, czego pragnę. Jeśli Odnajdujesz się w tym dylemacie, to chciałabym Ci powiedzieć, że to jest iluzoryczne. Jakkolwiek to brzmi, rozumiem te emocje, które w tobie są, bo one również były moimi. Też kiedyś się zastanawiałam, jak to jest możliwe, żeby mieć wszystko, właśnie, żeby nie stawiać siebie na ołtarzu poświęcenia wobec tego, żeby być w relacjach, w których jestem, prowadzić to życie, które mam, do którego jestem przywiązana. I zawsze to było takie albo, albo. Czemu nie postawić zamiast albo i? Ostatecznie, jeśli jesteś w relacjach, które może wymagają od Ciebie poświęcenia Ciebie, to czy one faktycznie są tego warte i czy one nie są zbudowane na pewnego rodzaju nieautentycznej Twojej wersji? Bo co, jeśli Ty teraz przestaniesz być tą, którą ci ludzie znają? I mieliby odkryć Ciebie tą prawdziwą, tą autentyczną, właśnie to czy oni dalej by chcieli być z tobą? W większości wypadków tak. W większości wypadków tak. Trzeba sobie na to pozwolić. I mam dla Ciebie dzisiaj specjalną wiadomość. Od niedawna zajmuję się organizacją warsztatów stacjonarnych, i pierwsza ich edycja odbędzie się 2 września. Na tych warsztatach będę prowadzić kilka wspaniałych procesów, które prowadzę również w regularnych procesach indywidualnych z moimi klientkami, jak i na moich warsztatach grupowych online. Mogę tylko powiedzieć, że z radością zapraszam Cię na te warsztaty i z wielką chęcią i, i wielkim przywilejem będzie dla mnie poprowadzić Ciebie w tymże procesie, a dodatkowo to, że będzie to grupa kobiet, które mają podobne przejścia do Twoich. I podobny cel do Twojego. To tylko doda jeszcze takiej kolektywnej energii do tego, co sprowadza Cię właśnie w to miejsce. Z radością Cię poprowadzę. Organizuję to wydarzenie z Sylwią Winczek, która również dołoży swoje procesy do tego cudownego dnia. I chciałabym, żebyś rzeczywiście wyczuła, jeśli to jest to coś, co czujesz, że jest dla Ciebie. Jeśli jesteś zainteresowana czymś takim, to pod opisem tego filmu znajdziesz Link, do, przez który będziesz mogła się skontaktować ze mną i podpytać o szczegóły ewentualne. Ale jeśli jesteś zainteresowana jakimiś dalszymi szczegółami, to posłuchaj. Doświadczysz ode mnie kilku praktyk. I tak, ja będę korzystać z hipnoterapii i narzędziach opartych głównie na hipnozie. I zanim się może odrobinę przestraszysz albo już zaciekawisz, to jestem praktykiem hipnoterapii RTT. I uwielbiam wprowadzać hipnozę do moich procesów, głównie ze względu na to, że ciało jest wtedy bardziej rozmiękczone, wyciszone, a umysł cały czas aktywny, ale już nie wiedzie takiego, takiego, takiego wiecie, głównego prymu w procesach myślowych. I jest trochę łatwiej dobić do tego emocjonalnego punktu, do ciała takiego emocjonalnego, do tego poziomu, z którego pewne blokady zaczynały wychodzić. Zaczynały się gruntować, po to, żeby właśnie rozpuścić te blokady. I moim celem będzie to, żebyś poznała tę odsłonę siebie, która gdzieś została zapomniana, albo została skrzywdzona, albo odrzucona, albo poczuła się niechciana, niekochana, nie dość, albo jakaś za bardzo. I żeby dobić do tego poziomu właśnie po to, żeby odwrócić ten proces, który doprowadził do tej blokady, I żebyś mogła zyskać wolność w decydowaniu. Moim celem będzie też to, żeby scalić Ciebie z tą wersją Ciebie, która już dawno w Tobie wybrzmiewa, i objawiła się przede wszystkim w tych momentach, w tych chwilach, w których naprawdę poczułaś się tak mocna, tak niezwykle silna, tak zjednoczona ze sobą, tak jednolita i spójna, żeby to nie był tylko przebłysk, który towarzyszył Ci w jakimś danym momencie, w jakimś doświadczeniu, ale żeby to był twój standard, codzienny standard. I nauczę cię też w innych praktykach, jak rzeczywiście ugruntować tę wersję siebie w sobie. Jak sprawić, żeby to ona wyrażała się poprzez ciebie. Bo powiem ci coś: dawna ja, ona by nigdy nie wyszła przed kamerę. Ona bardzo wstydziła się zdjęć. Ona nie cierpiała swojej wady wymowy, ona nie lubiła swoich asymetrii, ona, ona by z tobą nie rozmawiała teraz. Ja pozwalam mojej najlepszej wersji wyrażać się poprzez mnie, po to, żeby ona mogła mówić do Ciebie. Ja bardzo lubię tę wersję. Uwielbiam ją codziennie rano przywdziewać. A czasem, gdy jestem trochę smutniejsza, czasem, gdy jestem trochę wycofana, to pozwalam tamtej po prostu być i opiekuję się sobą wtedy. I chciałabym, żebyś również nauczyła się tak nawigować pomiędzy tym, kim jesteś rzeczywiście w istocie, w każdym danym momencie, a tym, czego potrzebujesz na dany moment, opiekując się sobą Najlepiej jak potrafisz. I jednym z moich priorytetów na tych warsztatach będzie, żebyś poczuła swoje ciało, żebyś naprawdę poczuła się w nim bezpiecznie, soczyście, przyjemnie. Ale przede wszystkim, żebyś się poczuła. Czasami może przyjemność nie jest tym czymś, co od razu wyjdzie na wierzch. Może poczujesz trochę oporu? Może będzie w tobie trochę lęku? Może wyjdzie na wierzch coś, co jest smutne, a chciałoby być rozpoznane, i cokolwiek to będzie. Będziesz zaopiekowana. Cokolwiek poczujesz, każda ta emocja będzie objęta głębokim szacunkiem. Twoje tak, to jest twoje wielkie tak, twoje nie jest uhonorowane i w tej grupie, w tej przestrzeni, wszystko cokolwiek będzie się działo, pozostaje tylko tam. Tylko tam. I jestem też pewna, że tak jak na moich warsztatach grupowych online, tak i tutaj odnajdziesz kawałek siebie. I mówię z perspektywy doświadczeń moich klientek, Moich własnych. I tego, co już obserwuję. Tego, jak pięknie pracują te procesy. I jeżeli czujesz, że to jest coś, co jest dla Ciebie. Coś, co Cię interesuje. Coś, co może sprawia, że hmm, jest we mnie jakiś taki kawałek, który w tym momencie trochę drży. Jakby słucha tego i chciałoby spróbować. To tak jak wspomniałam, napisz do mnie. Napisz do mnie, jeżeli jesteś zainteresowana. Otrzymasz szczegóły mailem i... Z radością, z radością Cię tam widzę i pamiętaj, jesteś tam mile widziana. Cokolwiek przychodzi, to jest tylko Twoje i ufam, że każdy z tych doświadczeń pomoże Ci lepiej nawigować poprzez swoją codzienność. Jednocześnie wybierając, jaką chcę być w tym danym momencie, jak chcę się czuć w tej danej chwili, będąc nadrzędną wobec emocji, które czujesz i wewnątrz tej wolności wynikającej z nadrzędności tego, kim jesteś, jaka chcesz być w danym momencie, co chcesz wyciągać z tego doświadczenia, poczujesz też, jak bardzo jesteś kochana przez siebie, przez cały świat. I w takim samym stopniu, jak się ukochujesz, do takiego samego stopnia pozwalasz się ukochiwać i ukochujesz cały świat i ludzi w nim. I lepiej wybierasz sobie relacje. Lepiej wybierasz sobie doświadczenia. I to wynika z tego, że masz tę wolność, którą czujesz i możesz faktycznie ją do siebie przyciągać. I tym sposobem czuję, że tak głęboka integracja jest dla Ciebie na wyciągnięcie ręki. Ale tylko jeśli sama wyradzisz na to zgodę. Absolutnie nie namawiam, nie przekonuję. Jeśli, jeśli to jest to coś, co czujesz, że do Ciebie mówi, świetnie, po prostu napisz. A jeśli nie, to wiedz, że można. Szukaj innych sposobów. Jest tyle wspaniałych ludzi, mentorów, materiałów dookoła. Innych warsztatów, jest tego teraz tak dużo i, i to są tak wspaniałe rzeczy. Jeśli oglądasz to wideo do tej pory i może moja treść z Tobą do końca nie rezonuje, to i tak znaczy, że już czegoś szukasz. I już za to po prostu bardzo Ci dziękuję, bo Twój sukces jest sukcesem każdej kobiety. Dla kogoś torujesz drogę, dla kogoś jesteś przykładem. Komuś potwierdzasz Jego czy jej wewnętrzne przekonania o relacjach, świecie, cielesności i Komuś innemu je obalasz, więc skorzystaj z tego przywileju i miej to na uwadze. Tak więc życzę Ci wszystkiego dobrego, soczystości, przyjemności. I mam nadzieję, do usłyszenia. Do zobaczenia na warsztatach.